Witać, bracie i siostry. Nagrywam się na słuchawkach. Nie wiem, jak to wyjdzie w terenie. Nie mam mikrofonu, laptopa. <śmiech> <śmiech> Pozwalam sobie skomentować coś, co znalazłem. Mm. Oj, taka ciekawa rzecz. Jest wysyp konferencji. Mnożą się konferencje. Konferencje, eventy, jedna za drugą, jedna za drugą. Mniej lub bardziej kosztowna konferencja, numer 212, jest taka nazwana. Nie wiem, gdzieś to wyskoczyło, tam na jakimś Facebooku. Jak to wiadomo, że to jeden, drugiemu coś tam, jeden, drugiemu no, wysyła Facebook, coś tam. Treści chrześcijańskie. 12 września 2024. Kto by chciał pojechać, kto ma za dużo pieniędzy. Kto by chciał zapłacić za Ewangelię, to może jechać. Tutaj są takie ugrupowania chrześcijańskie o 18 w czwartek, 14 września, o 21 w sobotę. Będą takie, będzie takie wydarzenie. Słuchajcie, będzie usługiwał niejaki Marek Tączyński za pieniądze, Adam Piątkowski. Mirek Klekot, Walczak, Ronik znany, z, z, z czego znany, nie wiem, będzie, będzie słynął niedługo. Sławek Jagieła, Łukasz Szferyn, Wojtek Walaszczyk, Radek Siewniak. O, Radosław Siewniak, proszę bardzo, nie powie nic za darmo, tylko na konferencję, którą, na którą chcecie się dostać, to będzie za pieniądze Arek Krzywodać. Nie mówię, że oni te pieniądze dostają. To mnie nie interesuje, czy oni te pieniądze dostają. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, że wy, żeby ich wysłuchać, będziecie musieli zapłacić. Rozumiecie? A się o to chodzi, nie. Radek Siewniak, Arek Krzywodać, Zygmunt Krzywodajć, rodzina chyba. Ryszard Krzywy, Dawid Krzywy, chyba rodzina. No, Ryszard, z czego on nie słynie? Kolach, nie wiem co to jest, Kolach. Być może zespół jakiś. Zespół Philadelphia. Fil nie wiem czy nie skojarzony z, z, ze zborem Philadelphia, prawda? I teraz uwaga, jakby ktoś chciał mm, nie przeskakiwać przez płot, y, czy tam wiecie, y, oszukiwać, jakoś tam wiecie, no, że tam pokątnie nie. Tylko, jakby ktoś chciał legalnie wejść i nie być wyrzuconym, no to tak, bilet normalny będzie kosztował 165 zł. Bilet dla pastorów jest zniżka, dlatego że pastor jest bardziej honorowany w systemie, w świecie, tym właśnie. Więc jest zniżka dla ludzi z duchowieństwa. Właśnie o to chodzi, że. Godzin jest pracownik zapłaty swojej, więc on dostanie tamci usługujący swoje profity, natomiast no jest niejaka zniżka. No. Tak jak w ustawie, że osoby duchowne mają zniżki w podatkach, tak samo właśnie pastorowie, żebyście wiedzieli, nie, że mają zniżki z tytułu duchowieństwa. W podatkach więc tutaj również jest zastosowana zniżka około 45 zł dla pastora. Więc nie mała rzecz być pastorem, można 45 zeta oszczędzić. Bilet dla dzieci w wieku od 0 do 9 jest bezpłatny, więc jest tu niejaki ukłon, że ktoś ma dzieci, tak samo jak jest 500, 800. Plus, więc tutaj jest to takie dość naprawdę cnotliwe i cenne, bardzo miłe że dzieci od 0 do 9, które niewiele rozumieją z tych rzeczy, ale oby nie przeszkadzały i no, mogą siedzieć. Mogą siedzieć, więc jakby to powiedzieć, chyba za wiele ich tam nie będzie, bo myślę, że rodzice nie będą brali tam takich dzieciaczków, gdzieś zostawią. Natomiast no, bilet dla dzieci w wieku od 10 do 15 już zobowiązuje. Wiecie, wiek zobowiązuje. No jakby nie było yy, powyżej 10 roku życia, Dzieci powinny pomagać rodzicom, jakieś kieszonkowe mieć, zarabiać, coś wnosić do domostwa. No, 15 lat to już jeszcze, jeszcze bardziej, nie? to już pys pyskówka, takie rzeczy pyskują, więc pokaż dziecko, jak pomagasz, śmieci wynosisz, daj to kieszonkowe, daj te 85 zł. I kształć się i miej, e, miej no, 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 z, z jakąś duchową e, zysk z tego, nie? Bo skoro już cię rodzice zabrali i jeszcze się zgodziłeś, się zgodziłaś, nie? Więc wiecie, no jest to pełne sarkazmu, goryczy i, i masakry, bo jakże mam, jak, a jak mam inaczej to nagrywać? Co mam tutaj się cieszyć, śmiać, płakać? Co mam robić? Jak mam komentować to wszystko? Jak mam to wszystko komentować? A wy mówicie niektórzy, że nie ma gniewu Bożego, gniew Boży się objawi na to wszystko. Gniew Boży się kiedyś objawi. Każdy zapłaci za to cenę. Nie 165 zł, nie 120 zł, tylko będzie ogromna cena za to zwiedzenie, za ten Babilon. Bo nie chodzi o to tych, którzy się dobrze bawią i to organizują. Chodzi o zwodzenie prostaczków, którzy w prostocie jadą. Mając nadzieję, że coś uzyskają, są wodzeni za nos przez pastorów, zachęcani na kazaniach, żeby jechać, żeby zapłacić. A jak nie, to ze zborowych pieniędzy będzie dołożone na, na Franklina, jakiegoś. Na. na jak on się nazywał? Tego Cruza, Nikki Cruza. Dziadek, który nie ma żadnych owoców, nic nie jest w stanie powiedzieć o swoim doświadczeniu, tylko mówi o tym, jak został zbawiony, mając 19 lat. A wyjedzie i czyta wszystko z kartki, nie? A zegarek to zobaczcie, za ile tysięcy miał kupiony, nie? No. Więc wiecie, to jest masakra. Tylko dlaczego mnie nie dziwi ten zestaw nazwisk. Zostawiam to pod waszą rozwagę. Albo i też nie nierozwagę, można mnie krytykować. Mam nadzieję, że również, jak i mnie, ktoś będzie krytykował, tak samo porówni, sprawiedliwie zajmie się tym wydarzeniem, tymi ludźmi, tymi cenami i będę na równo wyważony, sprawiedliwie. Jeśli chcecie sądzić sprawiedliwie, sądźcie sprawiedliwie. Bo to nie jest normalne. To nie jest jedyne wydarzenie. To samo robi niejaki Jakub Kamiński z tą całą swoją świtwą, świtwą i wielu, wielu innych ludzi. Dlatego cieszę się, że ludzie, którzy mnie w domu gościli z moją żoną, nie chcieli pieniędzy, i, i że jest jeszcze jakakolwiek gościna w domu, że za obiad, za kawę, za herbatę pieniędzy ktoś nie chce.